Nie wierzę, można też kupić sobie zęby. Zajebiście. No, nie. No. Herbatę za darmo. Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dzień dobry. Jesteśmy w Marrakeszu. Tak, jesteśmy w Czerwonym Mieście i dzisiaj zaprosimy Was w podróż w czasie. Ponieważ tutaj u podnóża Atlasu Wysokiego leży miasto, które jest absolutnie pomieszane. A mianowicie stykają się tutaj kultury Europy, Arabii i oczywiście czego? Afryki. I one świetnie ze sobą że tak powiem, pracują. Natomiast burmistrzem, co ciekawe, Marrakeszu jest kobieta. Bardzo boimy się tego miasta, nie wiemy czego się spodziewać, bo wiemy, że jest ta wielokulturowość i to, co się tutaj dzieje, ponoć naprawdę zapiera dech w piersiach. No zobaczymy. Idziemy. Dotarliśmy do pierwszego meczetu. Ponieważ jest 100 metrów od parkingu, na którym mamy samochód. Ale super. Jest to taki sztandarowy przykład architektury mauretańskiej. Jest najwyższym budynkiem w Marrakeszu. I jest też... Jego historia jest dosyć ciekawa, ponieważ kiedyś stał tutaj inny meczet, ale stwierdzili, że nie stoi tak dokładnie w stronę słońca, jak powinien. Zburzyli go i postawili jeszcze raz. Nie pamiętam, za którego to było króla, albo którego Muhammeda, Ali i tym podobne, ponieważ oni są strasznie, strasznie ich tam dużo, ale faktycznie nie ma szans, żeby my jako niewierni weszli do środka. Zresztą w porównaniu do meczetu z Casablanki, no to robi kiepskie wrażenie. Więc nie będziemy długo tutaj stać, lecimy dalej. Dobra, lecimy troszeczkę głębiej w miasto. Przeszliśmy przez taki piękny park. A hałas tutaj? No, zaczyna się, troszeczkę głośno jest. Ja co prawda ubrałem bluzę, ale chyba zaraz z niej wyskoczę, bo jest ciepło. Okej, będziemy przechodzić przez przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych, wiecie. Próbujemy przejść tutaj. Dobra, dobra, idziemy. Idziemy. Okej. Dobra, udało nam się przejść. Wszyscy siedzą, piją herbatkę. Nie? Każdy ma luz. My chyba idziemy nie w to samo co trzeba, bo mieliśmy plac, kochanie, plac mieliśmy ominąć, ale mi się wydaje, że się wbijemy w ten mega gąszcz. Ale jest tłoczno. No chyba nie przyjechałbym tutaj samochodem. Aga! Okej, jest szansa. Tu chyba będzie gdzieś ta brama. Bo tu jest chyba... Widzisz? No. Żadnych tych, nie? Kierunkowskazów. Drogowskazów. Wskazów. No przejdziemy. No i teraz musimy przejść. No to chodź. Ojej, ale wszędzie trzeba biegać tutaj, nie? Thank you.
Okej, trzeba tutaj chyba kolejkę chwycić. No ale w grobowcu, kochanie, musi być chłodno i ciemno. Co? O nie, musimy jeszcze, teraz w kolejce będziemy stać. Dobre. No tak, jeśli chcemy wejść do środka, to musimy poczekać. Idzie dosyć szybko. I jeszcze 4 zmiany i nasza kolej. Uwielbiam takie czekanie. No nie, no ironizuję. Oczywiście, że nie lubię czegoś takiego. Okej. Czekamy. Jesteśmy właśnie przed grobowcami dynastii Sadytów. To jest dynastia, która bardzo Maroko zreformowała. Dzięki temu stało się bardzo bogatym miastem. Natomiast upadła i wówczas ówczesny sułtan kazał zamurować całe zamczysko. No i niestety dopiero w 1917 roku francuscy lotnicy zobaczyli je z góry, lecąc samolotami. No i dopiero wtedy zaczęto otwierać tutaj te bogate, jakże fajnie, przepięknie mozaikowane rzeczy. Nie widzisz, Aga, no przecież to jak go można nie widzieć? Nie widzisz, przecież to jest... Zobacz, jak szybko idzie. O, tam se przejdę. W końcu żółwia znalazłam. No i jednego... Jednego. Ale jedną skorupę widziałem już. No wiem, ja tak. Tam w parku. No dobra. Niech se chłopak... Tak spadnie. Co ty, skoczy na główkę. Zobacz. Nie, nie, on nie przejdzie tam. On się cofnie. Jak to się cofnie? Cofnie się. Zobacz. Coś ty, ja cofnie się. Widzisz? Nie jest taki głupi. Zobacz, jak nurkuje. Co? O Jezu. I dałeś radę. Ale skoczył. No dobra. To jest ekstra atrakcja tutaj. Jedna rzecz zawsze mnie nurtuje. Kiedy się wchodzi do toalety, czy zawsze muszą skrzypieć zawiasy i drzwi w każdej toalecie turystycznej? Chciałam ci powiedzieć, że tutaj jest milion turystów. Gdybyś milion razy otworzył drzwi, to by nie skrzypiały? Kochani, ale przecież widziałem, mają WD 40. Wystarczy użyć. Zobacz, jaka mała kolejka teraz. Myślę, a my staliśmy taki długi. Bo strasznie denerwujący jest ten dźwięk. Dobra, koniec pitolenia, idziemy dalej. Maria, dobrze mówię? Nie. Nie. A, faktycznie, no. Dalej. Idziemy tędy. Co? Oj, już mi głowa boli. Ale to nie jest parfumaria. Ja wiem, ale wiesz, od tych zapachów generalnie już. Najlepsze jest, że wszyscy jeżdżą na motorkach, nie? Oj. No zobacz, jeżdżą na motorkach i w ogóle nic nie przyjmuje. Teraz powinniśmy iść tak jakoś tam i zawinąć to. Pominąć ten budynek. Chodź. Nie. Okej. Zobacz.
O fakt. Ja pierdzielę, ty. Co on? Ty, tam jest pod napięciem, wiecie, a on tam próbuje zagasić prąd, bo się jara. Orzesz w mordę. Niech tylko nie używa tam wody, nie, chłopak, nie? Ale to się ty, gaśnica. Gaśnica? Trzymaj. Matko by go pożeniło to, nie? Trzymaj. Nie, kochanie, proszę cię. W samochodzie pewnie, Martoś. Kotku, proszę cię. Ja cię proszę. Elektryczna, przygrzało się. Się zajarało, nie? No co, no gasi piaskiem, dobrze robi. To nikt nie ma gaśnicy? A to ta osłona na te kable, ta maskownica jest z desek drewnianych. Dobrze, że się nikomu nic nie stało, nie? O. Słuchajcie, no trafiliśmy w sumie taką spokojną dzielnicę. Wydawałoby się, że jest głośno, a tak naprawdę cisza, spokój. Ja chyba byliśmy rzadko, w innych miejscach. Rzadko kiedy kogoś mijamy. Nie, nie, naprawdę, tego gościa tak by prąd walnął, że... Okej, okay, dobra, odbijam w lewo. Okej, okay, w lewo i później w prawo. Ale ciśniutko. Co się? Ciśniutko tutaj. A co jest ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście, ale... Dużo osób jeździ na skuterkach i po prostu nie patrzy na przechodniów w ogóle. No jesteśmy ostatni w łańcuchu drogowym tego kraju. Okej, brawo. Tu idziemy i później chyba w lewo i już powinniśmy na miejsce. Prosto przez te drzwi powinniśmy przejść. Zobaczymy, co tutaj jest. Oj nie. Oj. Okej. Ale wilczur tam siedział, o matko. Fuh. Trafiliśmy do Bahia Palace. Ale hardcore. Nie, już trafiliśmy na pewno. Żeśmy tutaj krążyli gdzieś około ile? 40 minut, tak? Spokojnie. 40 minut. Ja od razu wam powiem, jeżeli tutaj przyjedziecie, trzeba wziąć przewodnika, bo tu w tych uliczkach Google w ogóle on traci gubi, zasięg, tak. I pokazuje wejście nie z tej strony. Poza tym no cały czas nas zaczepiali, nie? A to też świadczy o tym, że takie młode chłopaki w ten sposób zarabiają, mówiąc, że on jest nieczynny, ale oni zaprowadzą nas. Właśnie. I tutaj trzeba też być odporny na takie zaczepki. I znowu kolejka. Już czekamy. Dobra, idziemy dalej. Znowu kręte korytarze. Ale jaki tu jest tłum, faktycznie, no. Bardzo ciężką intymność tutaj. O tyle chcemy wam powiedzieć, że znajdujemy się w pałacu pewnego króla i Mohameda i któregoś tam, a dokładnie jego syna. I ciekawostką jest to, że miał 24 konkubiny, kilka żon i nie wiem ile dzieci. Dlatego musiał wybudować pałac, który ma 150 pokoi, no i harem. Tutaj tak zwany riad mały. Zobaczymy, co dalej kryje pałac. Mamy dosyć.
Słuchajcie, nie wiem, kto tutaj urządzał ten pałac i jak się te baby dogadały. Bo tam w sumie ponad 30 ich było, więc to strasznie dużo jest tego wszystkiego. I naprawdę pójść do toalety, to znaczy, nie wiem, labiryntem przez 30 minut. Można się zgubić. Można się zgubić. Ale cóż, no, niestety po śmierci sułtana został ten pałac ograbiony doszczętnie przez służbę. Natomiast później już Hasan II oddał go dla zwiedzających, ale najpierw musieli to odrestaurować Francuzi. Także dzięki temu mamy takie piękne tutaj sztukaterie i mozaiki i witraże i co tam tylko chcecie. Wszystko jest bardzo podobne i bardzo piękne, ale mamy dosyć. No jak wszystkie miały tutaj urządzać te pokoje, no to jak byłaby IKEA, to byłby spokój, ale nie ma IKEA, no to była zadyma pewnie. Tutaj jest harem, był harem, więc jakby tutaj no, te kobiety spędzały najwięcej czasu. A mimo wszystko chyba najspokojniejsze miejsce w tym całym pałacu. Słuchajcie, jedno jest pewne. Malarz nadworny był tylko jeden, bo jest wszystko na biało. Resztkami sił idziemy dalej. No, żeby się nie zgubić. Na ten słynny plac, słuchajcie, mam wrażenie, że jestem w Sopocie na molo. Gorzej. Ale prawda jest taka, że być w Marrakeszu i nie być na tym placu, to jak być w Paryżu i nie zaliczyć Eiffla. Jest tu wszystko. Ja wiemy o tym też, że wieczorem tutaj tak naprawdę zaczynają się przedstawienia. Więc spróbujemy wejść na górę, napić się berber whisky i żeby zobaczyć ten plac z góry. Ale wszystko co chcecie. Biedne, małpki, węże, wszystko tu jest. No i hałas. Nie wierzę, można też kupić sobie zęby na targu, jak ktoś chce. Idziemy, jak chcesz to będziemy siedzieć i nic nie zamówimy. Gdzie idziemy? Glacier, tak? Toaleta płatna. Słuchajcie, weszliśmy już na górę. Ale tak naprawdę, to powiem wam, że jest tutaj mnóstwo innych restauracji. Tam, po tamtej stronie i też jest widok na plac. Herbatka już zamówiona. Mam nadzieję, że będzie dobrze smakowała. Tak wygląda. No, trochę żałujemy, że nie w imbryczku, nie? Tak. Że nie w imbryczku, że... ale jest smaczna. Ile kosztowała? 40 dirhamów, także gdzieś może z 3,60 euro. 3,60 euro. No. Mało ludzi jest na placu i spodziewałem się gorszego hałasu, ale naprawdę jest. Nie, no jest akceptowalnie, no nie jest jak już tam. Tak, ja też myślałam, że jest większy szasz. No jak będziemy mieć siły, zobaczymy jak będzie wieczorem. Dobra, test herbatki. Pierwszy raz smakuje mi tak herbata bez wkładki. Jak widzicie, za mną już jeżdżą z wózkami i chyba przygotowują się do wieczornej biesiady, do wieczornego handlu i poczęstunku. Przy dobrych wiatrach przyjdziemy tutaj i posmakujemy i może troszkę zaryzykujemy, jeśli chodzi o jedzenie. Wylądowaliśmy w snack barze. Zobaczymy, czy jest dobre. Cenowo wygląda to fajnie, ale zobaczymy, czy jest dobre. No i zobaczymy, czy w końcu zjemy jakiś dobry tajin. Tym razem znowu będzie porażka. Słuchajcie, dotarła część jedzenia do nas. Jest tajin i mam nadzieję, że będzie dobry. O, proszę bardzo. To jest jakaś szarma, nie? Ale to tak się było. Okej, okay, smakujemy. Jak to jest? No, aromatyczny pomysł. Tak, słuchajcie, dobrą restaurację się poznaje po frytkach. Zimna. O, jeszcze lepiej. Zobaczcie, jak jest tajin tutaj zmontowany. Taką stalową obejmą, bo już widziałem takie popękane. No ten jeszcze nie jest popękany, ale pewnie to jest takie zabezpieczenie, żeby... Ale zobacz, no. Taki ma kawał mięsa. I kartofelki, ale naprawdę jeśli chodzi o smak, jest chyba najlepszy, z których jedliśmy. No. Teraz panini. Zobaczymy, co Gessler powie. Smakuje dokładnie jak kurczak z cynamonem. Słuchajcie, pojedliśmy, a tutaj po prostu rośnie las straganów.
Tak, szykują chłopaki na wieczorny show jedzeniowo-kulinarno-rozrywkowy, ale jest strasznie głośno i ja z nim uczuję robić to każdego dnia. Ale są mega zorganizowani, nikt nikomu nie tłumaczy nic, po prostu montują. A my spróbujemy wrócić tutaj wieczorem. Zobaczymy. Ej, zielone jest! Nawet na zielonym trzeba walczyć. Oj, czerwone, stój na... To jest przejście dwuetapowe. Hej, hello! Osioł! Czerwone było! Brzuszki jeszcze mamy pełne po obiedzie, ale idziemy na nocne biesiadowanie. Może coś zjemy, może coś wypijemy. Zobaczymy. Nie zbieszczę, ale chociaż popatrzymy, co tam się dzieje. Co to za przedstawienie będzie na tym placu. Właśnie. Bo wyglądało to bardzo ciekawie, jak rozkładali te namioty. Ja liczę na jakieś bardzo egzotyczne przysmaki. Co prawda nie jestem zwolennikiem, ale może się skuszę. Poczekajcie do końca vloga. Szokran, szokran. Już stoimy, stoimy, stoimy. Stoimy. Zobacz, zobacz, zobacz. Where are they? Oh my god. Oh shit. Why you... Zobacz, zobacz, przed. O, sześć, ty. Tam są, okay. Tam jest jedzenie. O, tutaj, o takim jedzeniu. Only looking what we have for later, maybe. No, no, thank you, thank you. Thank you. Maybe later, number one. Just look if you want. Okay. Excuse me. Thank you. This is Latte de Monto. Only look, maybe, but like a Senegal. Look, I have shish kebab, I have chicken kebab, lamb kebab. I understand. Where you from? Where you from? Thank you very much. Dziękuję, dziękuję. Zajebiście. No. No. Herbatę za darmo trzymaj. Thank you very much. Sześć wiki, tajin wajiba. Thank you. Magda Gessler. Dziękuję. Magda Gessler, big masakra. Yeah, masakra. Jutro. Welcome back. Don't panic. No, organic. Be careful. Thank you, you saved my life. Come to eat for free. No. Where are you from? Thank you. Thank you very much. Where are you from? You're from, thank you. You're from, you're welcome. We are neighbor. Yeah. You're from where? From Poland. Dziękuję, brat. A te małe? Nie ma sraczki. Sraczki za darmo. Nie. Witamy. Dziękuję bardzo. Później? Później. Jutro będzie futro? Witam i zapraszam, to Magda Gessler, Roberta Makowicz. Magda Gessler masakra. Yeah, do Ada Elektrada. Suplisa za darmo, mówisz prawda. Idziemy już z powrotem? Tak. Okej. Ale tam nic nie było, ciekawe. No. Cały czas było to samo. No słuchajcie, 10 minut później. Jesteśmy wykończeni. Chcieliśmy coś zobaczyć, chcieliśmy może coś zjeść, ale po prostu takie ataki z ich strony, że no... My się po prostu nie nadajemy ani na negocjacje, ani mówienie ludziom nie. Właśnie. To jest nasz niestety problem. I musieliśmy uciec, bo nie dało się przejść tą trasą. Swobodnie nie. Nie możesz przejść, no. Zobaczyć, co mają, co serwują. Repertuar po prostu... Nie ma takiej opcji. Po prostu jest cały czas strzał za strzałem po prostu. Nie, już starczy na dzisiaj. Nie starczy. Nadajemy nie nadajemy się na takie, nie. Na takie obstrzały. No dawaj. Za kemping zapłaciliśmy 110 dirham za noc. Również mamy tutaj serwis. A właśnie tu w głębi stoją kampery. W nocy było trochę głośno, no ale... Jesteśmy w centrum miasta i tak naprawdę do tego placu Jamal jest 3 minutki spacerkiem. Dzień dobry kochani, przeżyliśmy tą noc? Nie przeżyliśmy tej nocy. W ogóle nie spałam, bębenki grały cały czas. I po prostu było tak głośno i radośnie. No i chyba te emocje z zeszłego dnia, dla nas to za dużo. Nie dajemy rady w takich aglomeracjach miejskich Maroka. No za dużo obrazów, których nie chcielibyśmy zobaczyć. No i taki trochę poranek. No. Słuchajcie, będziemy kończyć z tego miejsca.
Wyjeżdżamy z Marrakeszu, jedziemy na północ, w stronę Ceuty, ale jeszcze zaliczymy parę miasteczek, także zostańcie z nami, zapraszamy do subskrypcji. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, łapka w górę, komentarz i tak dalej. Megi mnie tutaj ciągnie za rękę, bo trzymam ją na smyczy. No, dzięki, że jesteście. I do zobaczenia, no, w następnym vlogu. Trzymajcie się. Pa. Cześć.